tym filmie ciekawostki i analiza grupy Ligi Mistrzów w sezonie 2019-2020. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Grupa E Ligi Mistrzów w obecnym sezonie już w momencie losowania zapowiadała interesującą rywalizację z wyraźnymi polskimi akcentami. Faworytami wydają się być broniący tytułu Liverpool i Napoli, Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika. Namieszać może jednak będący jedną z większych sensacji tej edycji Salzburg. Na pożarcie skazany jest raczej belgijski gang. Liverpool. Wicemistrzowie Anglii bronią w tym sezonie trofeum wywalczonego w poprzedniej edycji. W dorobku mają już 6 triumfów. Zespół występował w dwóch ostatnich finałach i w Lidze Mistrzów startuje po raz 12. The Reds nie dokonywali wielu ruchów podczas letniego okna transferowego. Przybyli Elliot, Van de Berg i rezerwowy bramkarz Adrian. Po wygaśnięciu umów odeszli Starici Moreno, do Southampton trafił Danny Ings. Zespół prowadzi Jurgen Klopp. Jako piłkarz był środkowym obrońcą w niższych ligach niemieckich. W 2001 roku otrzymał pracę w Mainz. Od 2008 pracował z licznymi sukcesami w Dortmundzie, łącznie z finałem Ligi Mistrzów w 2013 roku. 4 lata temu objął zespół z Anfield. Trudno wybrać jednego kluczowego piłkarza zespołu. Posiada on zarówno doskonale współpracujące w ataku trio, zdobywającego liczne nagrody bramkarza, świetnie spisujących się bocznych defensorów. Szczególnym uznaniem cieszył się jednak w ostatnich miesiącach Virgil van Dijk, który był obrońcą z największą liczbą czystych kąt w najlepszych europejskich ligach w poprzednim sezonie. Piłkarz roku w plebiscycie organizowanym przez UEFA. Niewiele brakowało, by podopieczni Jurgena Kloppa przed rokiem nie wyszli z grupy. Kluczowe okazało się zwycięstwo nad Napoli w 6. kolejce, w którym doszło do słynnego, często przywoływanego pudła Arkadiusza Milika. Z drugiego koszyka do grupy trafił wicemistrz Włoch Napoli. Drużyna Zielińskiego i Milika rok temu nie wywalczyła awansu z grupy, zajmując trzecie miejsce za PSG i właśnie Liverpoolem, wyprzedzając tylko Tsvene Zvezdę. Przygoda w Lidze Europy dobiegła końca na etapie ćwierćfinału. Wzmocnienia przed obecną kampanią to Manolas, Elmas, Lozano i Llorente. Odeszli Diawara, Albiol i Carlos Vinicius. Ekipę prowadzi doświadczony i utytułowany Carlo Ancelotti. Jako pomocnik wygrywał dwukrotnie Puchar Europy z Milanem i 3 razy był mistrzem Włoch. Jako szkoleniowiec triumfował w Champions League z Milanem i Realem Madryt. Wygrywał rozgrywki ligowe we Włoszech, Anglii, Francji, Niemczech. Wierzcie lub nie, ale w zespole, w którym występują Mertens, Insigne, Lozano, Ruiz czy Koulibaly, to Arkadiusz Milik został wytypowany do roli piłkarza kluczowego. Leczący ostatnio urazy napastnik w poprzednim sezonie zdobył 20 bramek, a jego ruchliwość i uniwersalność w przedniej formacji skutkować ma wieloma ciekawymi akcjami zespołu. W ubiegłorocznej Lidze Europy Napoli mierzyło się z Salzburgiem w 1/8 finału i awansowało, nieznacznie wygrywając u siebie 3-0, ale przegrywając w Austrii 1-3. Trzecim zespołem jest ekipa mistrza Austrii, Red Bull Salzburg. Drużyna występowała w fazie grupowej w sezonie 94-95. Rok temu odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji z Tsveną Zvezdą, a w Lidze Europy na etapie 1/8 finału. Trenerem jest Jesse Marsh. Amerykanin występował jako pomocnik w ekipach DC United, Chicago czy Chivas. Jako szkoleniowiec zaczynał z Montrealem i New York Red Bull. Rok temu został asystentem w RB Lipsk. W Salzburgu od tego lata. Warto obserwować Erlinga Holanda, który jest jednym z odkryć tego sezonu. Syn norweskiego pomocnika Alfe Inge ma już w tej edycji 4 bramki, w tym hat-tricka w debiucie przeciwko Genkowi, co spowodowało, że większość czołowych europejskich zespołów wpisała jego nazwisko na swoje listy życzeń. Najsłabszym zespołem według rankingu klubowego jest mistrz Belgii Genk. Ekipa ta rywalizowała w fazie grupowej w latach 2003 i 2012. W całej historii nie miała jeszcze okazji mierzyć się z żadnym z tegorocznych grupowych rywali. Trenerem jest Felix Mazzau, który z zawodu jest WF-istą. Trudno mówić w jego przypadku o profesjonalnej piłkarskiej karierze. Trenować zaczynał w 2009 roku. 6 lat pracował w rodzinnym Charleroi. Obecny zespół przejął tego lata. Uwagę zwraca rozgrywający Sander Berge. 21-letni reprezentant Norwegii ma już w dorobku 14 występów w zespole narodowym. Wiele oczekiwać można także po Janisie Hadżim, synu legendarnego rumuńskiego piłkarza. Odegrał on istotną rolę w awansie Rumunów do półfinału niedawnych Mistrzostw Europy do lat 21. Po wygranej nad Liverpoolem wydawało się, że Napoli jest na prostej drodze do spokojnego awansu, a być może nawet wyprzedzenia ubiegłorocznego zwycięzcy. Wpadka z Genkiem to jednak bez wątpienia nie zdobyty, a 2 stracone punkty.
zwłaszcza że Salzburg pokazał, że może sprawić problemy każdemu. Przed Liverpoolem dwa mecze z Genkiem, gdzie ekipa Jurgena Kloppa musi zakładać zdobycie 6 punktów, mając przed sobą jeszcze trudny wyjazd do Austrii. Jedyne, co można założyć na ten moment ze sporym przekonaniem, to brak szans Belgów na awans. Są zwyczajnie wyraźnie słabsi od reszty zespołów. Jeśli Salzburg wygra jedno z nadchodzących spotkań z Napoli, scenariusz, w którym jeden z faworytów zostanie wyrzucony już na tym etapie Ligi Mistrzów, stanie się bardzo prawdopodobny. I z jakiegoś powodu myślę, że tak właśnie się stanie. Bezkompromisowa, pozbawiona kompleksów gra Austriaków zwróciła na nich uwagę całego świata i sprawiła, że zyskali wielu sympatyków. O ile nie zmienią swojego nastawienia i stylu gry, mają szansę na awans. Mój typ w tym momencie na rozstrzygnięcie tej grupy to Liverpool, Salzburg, Napoli, Genk. Co niestety znaczyć będzie koniec przygody w Lidze Mistrzów dla polskich piłkarzy z Neapolu. Kto waszym zdaniem jest głównym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca, które powinno zagwarantować mniej wymagającego przeciwnika w fazie pucharowej? Kto będzie kontynuował swoją przygodę w Lidze Europy? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat grupy D Ligi Mistrzów, w której w tym sezonie rywalizują Juventus, Atletico, Bayer Leverkusen i Lokomotiv, koniecznie sprawdźcie film, do którego link pojawił się teraz w lewym dolnym rogu ekranu. Znajdują się w nim ciekawostki na temat historii rywalizacji szkoleniowców czy gwiazd wszystkich zespołów. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach prosto z kanapy rezerwowych.